Hej, witajcie z tej strony Peki i już kot mi rozwalił nagranie. Ale okej, wygląda tak, że dzisiaj chcę zrobić coś w stylu reakcji, ale to będzie większy komentarz z mojej strony, z tego powodu, że zbierałem informacje i interesowałem się na jeden dany temat. Tak, kocie. Zimma, widzisz ten świat? Widzisz ten świat gier? O, jakie oczy zrobiłaś? Idź, kochanie, idź. Więc tematyka tego filmu jest taka, że dotyczy on kanałów takich jak One2FreeGo, www.hu.pl, co my tu mamy jeszcze za kanały, TromTrom.pl i takie inne rzeczy, ponieważ chodzi mi o ten świat, który oni przedstawiają, który pokazują i tak dalej, który w sposób negatywny trochę no, psuje dzieci, tak wprost powiedzieć. Ponieważ chodzi o to, na pewno wiecie, że dzieci i młodsza młodzież, każdy ma swojego idola i tak dalej, próbuje pójść w ślady jakiejś osoby, nawet jak to nie robimy świadomie, to często bywa tak, że mamy jakieś różne cechy od innych osób. Znaczy na przykład bardzo małe dzieci bawią się w rodzinę, czy gotują coś tam niby te dziewczynki i tak dalej. To jest naśladowanie rodziców. O to tu chodzi, ponieważ to jest ich idol jakby w tym momencie, w pierwszym momencie i dlatego ich naśladuje, ponieważ to, co robił starszy, mądry człowiek dla nich w ich oczach, to ich jest idolem, nie? Trzeba też wiele spieprzyć, żeby dziecko na początku nie kochało swojego rodzica, nie? Bo to jest, wiesz, już dziecko sobie raczej z siebie winni, jak coś się dzieje, czy nie, tak dalej. Jak jest chujowy rodzic i tak dalej, nie? No, ale o to ma nie chodzić, nie? Wygląda tak, że na przykład zacznijmy od całej historii tych kanałów. Takie kanały są tworzone w innych językach i potem tłumaczone do innych krajów. Znaczy, na przykład, jak wejdziemy sobie teraz tu na kanał Dwuchu, weźmiemy sobie teraz opis i tu mamy, widzicie, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja z tym nie mam problemu. Znaczy, jak jest firma, która tworzy content, powiedziała sobie, dobra, trzeba trochę rozszerzyć i rozbudować firmę, idziemy w inne języki, lektorów zatrudnimy i tak dalej. Wszystko okej. Okay. To jest rzecz, gdzie totalnie rozumiem i to jest też logiczny krok według mnie. Ponieważ chcą maksymalnie wyciągnąć to, co się wyciąga, nie? Ale problem jest następny, że przekazują niestety świat bardzo nierzeczywisty. Przykładowo, wybrałem sobie jeden filmik, który to podkreśla, ponieważ chodzi o teraz 7 ratujących życie samoobronnych trików, które musi znać. Przedstawia to bandytów jako idiotów. Jako osoby, które nie są groźne. To jest totalnie złe, nawet jakbyś to brał jako parodię. Musisz dopiero dojść do takiego stopnia intelektualnego, żeby wiedzieć, że parodia to jest, albo można to uznać jako parodię. Nigdzie nie pisze, nigdy nie wiadomo. Można to w młodych latach brać jako poważnie. Teraz na poważnie, ponieważ zobaczcie sobie na puszczę pierwsze, chyba pierwsze dwa zdania, to już mnie od razu rozwalają. Przygotuj się na skok stulecia. Jedyny problem, złodzieje to totalni idioci. Jaki idioci? Co ty gadasz? Teraz zobaczcie tu następna pierwsza scena, która się wydarza, nie? O, widzi. Kładzie bardzo masywny kaganiec tuż... Ponieważ słyszysz, że ktoś się włamuje akurat, nie? Bo kiedyś przeskoczyłem. A kiedy złodziej włamuje się do jej domu, aby ukraść jej kosztowności, puszcza z telefonu dźwięk dużego szczekającego psa. Rabuś się boi. Tak, było puścić chihuahuę. Po pierwsze, kto ma kaganiec, jak się nie ma psa? Następnie pokazuje niestety taką... że się nie trzeba bać, oni są tchórze i tak dalej. To jest gówno prawda. Jak pecha masz do tego punktu, że na przykład zamknęłaś się za drzwi, wtedy powinna zadzwonić do policji i tak dalej. To jest moment, gdzie ja bym powiedział, to jest ok, realistyczne i tak dalej. Wiecie? To by naprawdę.
I to jest ten problem, ponieważ niektóre dzieci mogą to jako rzeczywistość wziąć. I tego nie chcę. Więc wygląda tak, że spojrzymy jeszcze na parę innych tych punktów, które to trochę potwierdza. Mamy tu na przykład sytuację... O! Czekajcie, o! Nie ruszać się, to jest napad! Gdzie jest Sej? Nasi pracownicy mają kolekcję masek na wypadek napadu. Teraz spróbuj zgadnąć, kto jest jednym z waszych, a kto jednym z naszych. No. Wał jak wędr... Zakładają maski, żeby udawać, że są bandziorami. Oszalali? Lifehacki i tak dalej, to jest totalnie okej. Okay. Istnieje też na przykład taki kanał jak Sliwki Show i tak dalej, który robi fanfakty i tak dalej. W sposób taki, że jest logiczne wszystko, nie? Że na przykład pokażę wam, co możecie zrobić z tego i tak dalej, nie? Ale tu są pranki, są rzeczy, które mają przedstawiać naprawdę rzeczywistość i które naprawdę mogą być negatywne. Po prostu sytuacja się może źle skończyć. Ten film najwięcej krytykuję osobiście, ponieważ jest naprawdę... No, problem może być duży, jakby się coś takiego wydarzyło. Dziecko jest samo, dziecko musi same zareagować. Wy mówicie, a nie wydarzy się, nie wydarzy się. Wiecie, co się w Ameryce stało? Na przykład znacie Teletubbiesie. Teletubbiesie zawsze mają tam swoje telewizory w brzuchu i tak dalej. Jedno dziecko wzięło sobie nóż i wycięło brzuch, żeby zobaczyć, gdzie jest telewizor. Dzieci są do wszystkiego zdolni. Wiecie? I to jest ten problem. Ja też swój content sam teraz określam też nie dla całkiem młodych osób, tylko tak... Wiecie, raczej takich teenagerów do mojego wujka bym powiedział, to od 16 do 30. Bo to jest taki wiek, który też celuję, ponieważ ja też chcę omawiać różne tematy i też mój humor nie każdego trafia, wiadomo. Raczej mój śmiech tak, ale mój humor już nie. A propos, żebyście widzieli, jak osiągnę 5000 subów, to ja robię reakcję z moją dziewczyną, która reaguje na moje filmy. Ponieważ ona nie zna mojego kanału, ona wie, że ja robię filmy i się strasznie jaram tym i jak lubię to robić i że to moje marzenie i blub i bla i tak dalej. I obiecałem jej, że jak osiągnę 5000 subów, to wtedy ona reaguje na mój kanał i pokaże jednym moje nam więcej porąbane filmy i też filmy, które wy nie znacie z innych kanałów. Więc dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, polecicie kogoś innemu i subskrybujcie i takie rzeczy róbta i... Spójrzmy może na jeszcze jakiś filmik. Na przykład tu mamy, o. O, to nie smakuje wcale dobrze. Dobrze się bawiłaś w trakcie wyzwania? Kto chce żelka? Grajmy dalej. Mrożonki! Co to jest? Zamrożone mięso? Wegetarianie, nie patrzcie! Mam nadzieję, że do... I zamrożone mięso, żeby gryźć, ślizać... Naprawdę, wiecie? Wszystko do takiego stopnia rozumiem, nie? Że to też aktorzy i tak dalej, ale... ja osobiście sądzę, że to... Że to jest nie aż tak fajne. To naprawdę nie fajne. Ponieważ rzeczy, które się tam wydarzają, to mogą być też bardzo negatywnie po prostu na życie wpływać. Pomocy, hey! Moja torebka! Łapać złodzieja! Ale złodziej zrobił coś dziwnego. Wyrzucił z torby wszystko, co cenne i zatrzymał torebkę dla siebie. Ale dlaczego? Oto wyjaśnienie. Jest kolekcjonerem. Mój skarb. Kocham torebki. Ta piękność pochodzi z najnowszej kolekcji. O, ten zapach. Jestem w skórzanym niebie. Aha. Moje... Co ja mam do tego powiedzieć? Psychopata torebek? Kochane torebki. Złodziej już prawie wszedł. Pracujemy nieustannie. Przepraszam, kolego, to mieszkanie jest zajęte. Znajdź sobie inne. Może na dole?
They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Koniec. Kodeks złodzieja wyklucza dwóch złodziei w jednym mieszkaniu. Pozostają mi ciasteczka. Fuh! Moja pułapka zadziałała. Na szczęście właściciel mieszkania miał na tę okazję idealne nakrycie głowy. Tak. Udawa, że jesteś bandytą. A jak masz pecha, to on ma nóż czy pistolet. Nie wierzę w ciasteczko, tylko ci otrzeli łeb. Albo cię zbije. Gdzie? Gdzie tak... Nie. Porąbało? A poważnie. Naprawdę, to jest... niefajnie. A tak samo jak przyklejać pieniędzy do tego, do swojego ciała i tak dalej. O Jezu, nie mogę. Ja na ten content nie mogę już reagować. Ja osobiście tak mi się flaki już rzucają, że nie mam ochoty. Kota wpuszczę, napiję się wegańskiego kakao, już nie mam siły. Nie, po prostu kończę. Jak wam się spodobało, to już wam mówiłem, napiszcie komentarz. Ja osobiście będę więcej komentował i będę więcej takich rzeczy omawiał, ponieważ niektóre rzeczy trzeba umówić. Zacznijmy od tego, co mi się nie podoba. A może potem zaczniemy z rzeczami, które mi się podobają. Więc życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć.